W roku 1935 Adolf Hitler postanowił stworzyć działo, które będzie w stanie przebić 7 metrów żelbetonu i do 1 metra grubości stali z odległości do 50 km. No i zbudował działo o pięknej nazwie 8 cm kanone Funf Eisbahn. Wyprodukowano tylko jedno takie działo, które zostało ochrzczone imieniem Gustaw. Nadał je na cześć producenta owego dzieła, Gustawa Krupa. Działo pierwotnie miało zostać użyte podczas kampanii francuskiej, jednak tak coś załatwo było w tej Francji, więc jego chrzest bojowy odbył się w roku 1942 pod Sewastopolem. Było to działo kolejowe, a jego montaż zajął 6 tygodni i, i potrzebowało do tego 1400 osób montujących tą bestię. Jednak, jaki czas i siła robota się opłaciły, ponieważ jeden strzał pocisku z armaty Gustaw spowodował wybuch składu amunicji. Niby nic, ale warto wspomnieć, że ten skład amunicji znajdował się 10 metrów pod ziemią i, i dodatkowo posiadał warstwę stropu z żelbetu. Z armaty wystrzeliwano takie pociski 3 razy na godzinę. Była to jego jedyna bitwa. Miał zostać użyty w le pod Leningradem, jednak nie zdążono go przewieźć na czas. Następnie trafił do Niemiec do modernizacji, jednak z racji, że był to już 44 rok, postanowiono je zniszczyć, aby zapobiec przechwyceniu przez aliantów. Było to największe działo na świecie. Mało mobilne, wielkie pociski, lecz bardzo, bardzo potężne. Czy uważacie, że kiedyś powstanie jeszcze większy Gustaw? Napiszcie w komentarzu.